Witam Was serdecznie. Mamy piątek, 5 stycznia, pierwszy piątek roku. Także dosłownie za godzinę rozpocznę weekend. I znajdujemy się na zajezdni przy ulicy Lubelskiej, a konkretnie to przed zajezdnią. Dosłownie za 20 sekund rozpocznę kurs linią 23 w kierunku Matuszczaka. Dlaczego nagrywam? A ponieważ zmieniła się delikatnie trasa, o czym wspominałem na nagranym przed chwilą przejeździe technicznym. Także delikatna korekta trasy. Aktualnie trasa ma 23 przystanki. Nagrywałem już linię 23 elektrykiem. W jedną stronę, w drugą stronę bodajże diabełkiem. Nie, przepraszam, linia ma 19 przystanków. Patrzyłem sobie na zadanie. Brygada 14 przez 2, ale właściwie nie ma to znaczenia, bo jak już wspominałem wielokrotnie, brygady się zmieniają. Także brygada, którą dzisiaj kręciłem, to łączenie linii 14 z linią 23. Trzy kółka linii 14, zjazd do bazy, 10 minut przerwy i linia 23. No i opuściłem przystanek Lubelska Zajezdnia. MPK, najbliższy przystanek Lubelska MPK 13 na żądanie. Staram się tak wycelować prędkość, żeby się nie zatrzymać, jeśli pasażera nie ma na przystanku. Jak wiecie albo i nie, 2 stycznia po raz pierwszy na miasto wyjechały nowe autosany gazowe, czyli numery tam 300-309. Jednego z tych autosanów miałem okazję przywieźć z fabryki do Rzeszowa, czyli numer taboru 307. Ostatnia z dostaw, pierwszą dostawą przyjechała 300, ostatnią dostawą 305, 307, 308, 309 i coś jeszcze. A nie, 4, tak wszystko się zgadza. I przystanek Lubelskie Drogi Hiszpańskie 11 na żądanie. W 2023 roku do Rzeszowa dostarczono w sumie 20 autobusów. Przepraszam, 10 autosanów gazowych, które dotarły jako ostatnie. 2 elektryczne Solarisy 18-metrowe, czyli numer taborowy 110-111. 2 Solarisy, to były pierwsze przybudowe mild hybridy, czyli tak zwane miękkie hybridy. Gazowe to 789-790 oraz 6 9-metrowych Solarisów Urbino 9 Electric po numerach taborowych 112 do 117. Prezentacja wszystkich tych wspomnianych autobusów jest u mnie na kanale. Przejazd na trasie Sanok, gdzieś tam nie pamiętam gdzie, i później Bogdychwała Rzeszów też jest u mnie na kanale, więc zapraszam do oglądnięcia, jeśli jeszcze nie widzieliście. A my wjeżdżamy na przystanek obowiązkowy, czyli Lubelska Osiedla Drogi 09. Czyli 3 z 19 przystanków na trasie. Wyjazdu na linię. No
chyba, żeby zaczynać jedynkę od, powiedzmy, ulicy Spichlerzowej, ale nie wiem, czy w tym momencie się tak zaczyna. Wóz, którym się jeżdży, jest to mój stały przydział, czyli Auto Sunset City M12 LF CNG numer taborowy 960. Autobus wyjechał na linię w grudniu 2020 roku, czyli już 3 lata jeździ. Aktualnie przebieg zbliża się do 208 tysięcy, z czego pod moją opieką zrobił prawie 68 tysięcy. Jakoś tak chyba było, jak wsiadałem na niego w październiku 2022 roku, to 140 tysięcy. Może 120? Coś koło tego formuje. Dobrze, aktualnie opóźnienie wynosi minutę. Drzwiczki się zamknęły, czekamy na możliwość włączenia się do ruchu. On nie puścił, ładnie tutaj mrużył światłkami. Taka tutaj sugestia, generalnie jeżeli umożliwiacie włączenie się pojazdem do komunikacji miejskiej, czy wykonującej odpłatny transport osób w swoim obszarze zabudowanym, zawsze dobrze jest, jak zwalniacie, mrugnąć tymi światłami drogowymi. Wtedy szybciej ten kierowca to zrobi, bo na pewno, bo czasami jest tak, że to auto wydaje nam się, że zwalnia, ono w rzeczywistości nie zwalnia. No i zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Trębeckiego po lewej stronie, po prawej ulica Starymieńska, czyli skrzyżowanie też Wam dość dobrze znane. Teraz tak, odnośnie zmian w siatce połączeń, troszeczkę się tam pozmieniało, przede wszystkim rozkłady linii 14 i 31 są bardziej realne, także są dłuższe czasy wyrównawcze, więc teoretycznie autobusy z pętli powinny wyjeżdżać o czasie. Natomiast na mieście, w zależności od korków, mogą przyjeżdżać mniej opóźnione albo jeździć na zero, różnie to z tym bywa. Wiem, że też doszło do zmiany właśnie rozkładu linii 36. A jeśli chodzi o zmianę trasy, no to przede wszystkim linia 32 ma zmienioną trasę troszeczkę. Linia 10 to w sumie chyba najbardziej skorygowana, bo w dwóch miejscach jest zmieniona trasa, ale o tym na nagraniu z przejazdu linią 10, które mam nadzieję nagrać w niedługim czasie. Także tak jak wspominałem, na przejeździe technicznym w tym miesiącu, o ile zdrowie pozwoli, nic się nie zmieni, uda mi się nagrać przynajmniej 4 linie, które kursują po nowemu, w tym jedna linia, która już chwilę jeździ. Ale jakoś nie było okazji jej nagrać, a ja też specjalnie nie zabiegałem, to by było dostać. O ile jeszcze w tym roku starałem się dostać linię, żeby uzupełnić całą playlistę. O tyle w tym momencie po prostu jak dostaję, to mam, jak nie, to czekam, jak zostanę. Chyba że się gdzieś nadarza okazja, to bym właśnie miało to miejsce w tamtym roku w przypadku linii 48, kiedy to kierowca, który miał nią jeździć, się rozchorował i ja wskoczyłem na jego miejsce, rezygnując z 53, którą jeździłem w Górę Wrocław. I opuściłem przystanek Lubelska Kościół, następny przystanek Lubelska Szpital 01. Widzicie tutaj piękny autobus Nice Corporation 3000, autobus należący do szkoły Kraina Uśmiechu. Czyli taki typowy amerykański autobus szkolny. Jak widzicie, z daleka rzuca się w oczy. To nie chodzi tylko o maklowanie, które jest charakterystyczne żółte, ale też do tego, że ma właśnie okleinę z Krainy Uśmiechu.
Jeżeli jesteśmy przy skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej z Aleją Wyzwolenia po prawej oraz ulicą Generała Maczka po lewej. Jeszcze do obserwacji zmian tras, tutaj akurat mówię do kolegów kierowców, którzy nie oglądają, zwłaszcza właśnie tych nowych, co się szkolą. Sterownik 6000P czy 7000P ma tą zaletę, że oprócz przystanku najbliższego, do którego się zbliżamy, pokazuje dwa kolejne, więc dobrze jest obserwować nazwę kolejnych przystanków, zakładając, że znamy ulicę, ogarniamy miasto. Ale żeby uniknąć ewentualnych pomyłek na trasie, bo takie się oczywiście może zdarzyć, zwłaszcza jak się jeździ łączenia i linie, powiedzmy, mają pętlę początkową i końcową, mają przystanek początkowy i końcowy w tym samym miejscu. Coś tam panowie lubią, poprawiają, są robione przejazdy dla rowerów. Obserwując ostatnio natężenie ruchu w Rzeszowie, mam wrażenie, że i to, co się dzieje na skrzyżowaniu właśnie na rondzie Dmowskiego w okolicach Galerii Rzeszów, że albo coś się zepsuło, albo zmieniono cykl świateł na całym ciągu Alei Piłsudskiego, ponieważ od około 4 miesięcy Piłsudskiego kupuje się w godzinach szczytu bardziej niż miało to miejsce, powiedzmy, jeszcze pół roku temu, przed wakacjami, powiedzmy, bo w okresie wakacyjnym wiadomo, ruch jest dużo mniejszy, nie ma szkoły, nie ma studentów, więc też mniej samochodów jeździ. Zawsze jak nagrywam w Wolinie ostatnimi czasy, to łapią mnie korki, więc nagranie będzie na pewno trwało troszeczkę dłużej niż powinno, no ale na szczęście nie jest to długa trasa, bo tutaj trwa właściwie planowo 31 minut. Już wiem, że będzie to więcej.
stację, bo aktualnie opóźnienie wynosi 5 minut i cały czas rośnie. No, może się uda na tych światłach wjechać na przystanek. Także powoli zbliżamy się do przystanku Marszałkowska 01. Ale tutaj tak właśnie jak się obserwuje, nie ma się co dziwić, że jest jak jest, skoro my tu mamy zielone, a na kolejnym skrzyżowaniu jest czerwone, także jest to źle zorganizowane. W pierwszej kolejności powinno się zaświecić zielone światło tam, a dopiero później nam. No ale... Ja się na tym nie znam, to jest tylko takie moje zdanie, natomiast z tego są osoby, które się typowo zajmują organizacją sygnalizacji świetnej na poszczególnych skrzyżowaniach. Zresztą z takich rzeczy pewnie zwróciliście uwagę przy wyjeździe z zajezdni, że zamontowano nam sygnalizację świetną. Co prawda jeszcze nie działa, po cichu liczę, że będzie to sygnalizacja wzbudzana. Czyli w momencie, kiedy widzicie gość, jak ma się miasto nie pokłamać, jak jego mąż dawno powinien ruszyć, a on sobie śpi, patrzy w telefon, drugi pociągu jeździ, bo co tam. I 6 minut w plecy. Pozdrowienia dla Justyny i Marysi, które znajdują się w tym momencie w autobusie. Także w pewnym momencie się dosiadły. Najwierniejsze oglądające. Chociaż wiem, że kobiet, które mnie oglądają, jest znacznie więcej, także tutaj chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim widzom, którzy poświęcają swój cenny czas. Jak wiadomo, czas to pieniądz. Ja sam tych filmów swoich nie oglądam, także to, co mówię, nagrywam, nie sprawdzam, tylko łączę. Czasami właśnie przez to wychodzą lekkie wpadki. Ale czas to jest jednostka, której niesamowicie mi brakuje. Można by powiedzieć właściwie, że cierpię na chroniczny brak czasu. No i opuszczamy powoli ulicę Marszałkowską. Właśnie wjechaliśmy na wiadukt Kraków-Brzeski. Tutaj też chwilę musimy odstać. Jeśli faktycznie sygnalizacja świetna jest wyłączona, to w tym momencie jesteśmy na drodze podporządkowanej, przez to też może być problem. Zresztą obserwując wydarzenia z ostatnich 2 tygodni, w momencie, kiedy sygnalizacja świetlna była wyłączona, czy też uszkodzona, bo było i tak, ludzie nie wiedzieli, jak się zachować. Niestety większość ludzi jeździ na pamięć i w momencie, kiedy postawi im się policjanta, który kieruje ruch, osobę kierującą ruchem, no na ogół jest to policjant, bądź wyłączy się sygnalizację świetlną, ludzie nie wiedzą, jak się zachować. A przecież są znaki, mamy znak A7, ustęp pierwszeństwa przejazdu, czy znak D1, droga z pierwszeństwem przejazdu, a ludzie wydają się, że tego nie znają. Wczoraj, ja to wczoraj jeździłem, wczoraj wykonywałem kursy jakąś linią, tylko właśnie A34, no i właśnie była sytuacja, że sygnalizacja została wyłączona. No i jechał sobie pan od Marszałkowskiej, właściwie był już na środku skrzyżowania, w sensie no, przy wysepce. Ja na drodze z pierwszeństwem ruszam, pan przyleciał przed samym zderzakiem. Na szczęście jechałem na tyle wolno, że nie doszło do kolizji, ale dwóm innym samochodom, które znajdowały się na środkowym i na lewym pasie, wymusił pierwszeństwo i musiały wyłącznie hamować. Aktualnie opóźnienie wynosi 5 minut, ale to jest, mówię, 5 minut temu powinienem odjeżdżać z przystanku Cieplińskiego. Na szczęście przystanki przy Langiewicza, Chmaja i Hanasiewicza, znaczy na Hanasiewicza, nie, przy Boja są i przy Alei Batalionów Chłopskich są przystankami na żądanie, więc po cichu liczę, że uda się jeszcze wyrównać ten czas. Teraz trzeba właściwie spróbować przeskoczyć na lewy pas, bo widzę, że dość duża odskręca w prawo, co powoduje niestety dużo większe korki. Na pewno brakuje tutaj pasa do skrętu w prawo w Alei Piłsudskiego.
przejdziemy sobie linią 23. Jest to w sumie chyba jedna z pierwszych linii, jakie nagrywałem w 2022 roku. Nawet właśnie pamiętam, że pierwszy kurs, bodajże to nawet nagrałem z Matuszczaka w kierunku lubelskiej, a brakowało z lubelskiej na Matuszczaka. Czy jeszcze są tam linie, których nie ponagrywają, powiedzmy w kierunku powrotnym? Ale mamy czas, też nie ma się co zmieniać. Dobrze. Tyle się teraz mówi o młodzieży. Pani zaczepiła, myślałem, że się chce zapytać, jaka linia. A pani poprosiła chłopaków po prostu o pomoc w obłożeniu swojego wózka na kluchę do autobusu. No jest to akurat jeden z takich przystanków w Rzeszowie, gdzie korzysta z niego dość dużo starszych osób, a niestety problematyczne jest wsiadanie, ponieważ trzeba bezpośrednio w tej ulicy. Możecie się zastanawiać, dlaczego
Pani nie wpuszczę bez pozaprzestanki. Niestety właśnie trasa linii 23 i linii 10 została dlatego zmieniona, że powstała Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. Tam są warsztaty między przejazdami. Przejazd dość często jest zamknięty i żeby uniknąć dużych opóźnień autobusów, autobusy jeżdżą w lewo, w prawo, w prawo i wracają do celu Wilczana. Autobusy jadące od pętli od strony Wita Stwosza mogą ominąć zamknięty przejazd właśnie ulicami Michała Siewicza i Wincentego Pola. O tyle problem jest w przypadku autobusów jadących w kierunku Wita Stwosza. Podniesie się szlaban, przejeżdżamy sobie, auta przejeżdżają przez tory i nam będzie teraz ciężko wjechać właśnie z podporządkowanej w lewo Wlagiewicza z powrotem. Coś tu się dzieje, widzę. Panowie leją beton, tylko niestety problemem jest to, że może być czas, żeby się zmieścić. Więc będziemy próbować. Nie ma tragedii. Trzeba liczyć na to, że skoro ja ludzi puszczam, to może i mnie ktoś puści.
sumie rozważałem, czy nagrywać na przejazd, czy nie poczekać i nie nagrać go za tydzień, ale to było do przewidzenia, że pewnie jakbym nagrywał to w następnym tygodniu, bo znowu będę wykonywał tą brygadę, no i to pewnie też będą korki, także bez różnic w sumie. Zobaczymy, jak wyglądają teraz kursy na linii 10. Po właśnie wprowadzonych zmianach rozkładów, bo ponoć są udłużone czasy, ale jeszcze nie miałem okazji rozmawiać z nikim, kto tym jeździł. Także znowu trzeba czekać, bo udało się akurat okienko, wstartujemy.
ten, to mu w drewnianym kościele cegła na wyspę. No i ponieważ teraz jadą samochody od lewej strony, także my będziemy musieli chwilę poczekać, po nich będą jechać na przeciwko. Nie jest zielona strzałka, dobra. Akurat się udało, nie ma tragedii. Myślałem, że będzie wyżej. Do końca trasy pozostały raptem 3 przystanki, 7 minut opóźnienia, więc będzie 8, bo zanim dojedziemy do przystanku, także wyjadę 3 minuty opóźnione, chyba że mi jeszcze światło przeszkodziło, taka jest możliwość. Zwróćmy uwagę, co jedzie przed nami. Idą do tyłu. Kolega może jeszcze podjechać do matu, nie ma problemu, to jest włączeniem się do ruchu. Widzicie sytuację, widzicie jak sobie ładnie wyjechał. Będzie zielone dla nas 38 minut, także w tym momencie, a tak opóźnienie 7 minut, że właśnie powinienem wyjeżdżać z pętli, a ja jeszcze na pętli nie jestem. Mam tylko nadzieję, że nikt nie będzie się awanturował z tego powodu, że jestem opóźniony. Ja Wam dziękuję za uwagę. Opóźnieniem się minut. Do usłyszenia.